Niedawno ukazał się raport State of B2B Selling za 2024 rok, opracowany przez firmę Brain Trust. Co z niego wynika? Oprócz wyłaniających się nowych możliwości związanych z nowymi technologiami i automatyzacją pracy, mamy też kilka wyzwań i problemów wymagających konkretnych działań. Przytoczę Wam teraz najciekawsze dane z tego raportu. Otóż 54% handlowców uważa sprzedaż za trudniejszą niż kiedyś. Tylko 33% sprzedawców osiąga założone cele. A 72% zapytań ofertowych B2B kończy się decyzją nie lub brakiem w ogóle odpowiedzi. A aż 74% handlowców spędza zbyt dużo czasu na zadaniach administracyjnych, takich jak na przykład wprowadzanie czy analiza danych, które to czynności można powierzyć innym osobom. No cóż, to się ze sobą łączy, bo jeśli przeznaczamy czas sprzedawcy na aktywności sprzedażowe, które nie są aktywnościami sprzedażowymi, to siłą rzeczy trudno jest osiągnąć zakładane cele. I ostatnia ciekawa rzecz. 84% liderów sprzedaży uważa, że silna kultura organizacyjna, poczucie gry zespołowej działu sprzedaży pozytywnie wpływa na wyniki ich firmy. Te dane pokazują, że firmy potrzebują sprawniejszego zarządzania właśnie w obszarze sprzedaży. A nie ma dobrze działającego działu sprzedaży bez dobrze zorientowanego w sprawie menedżera. A przecież świetni handlowcy nie uratują sytuacji, jeśli będą zarządzani przez lidera o niewystarczających kompetencjach, który nie wie, co robić albo czego nie robić, który nie wie, co jest grane w ogóle w branży, na rynku, u klienta czy u konkurencji. To od menedżera liniowego sprzedaży, bezpośrednio pracującego z handlowcami, zależy sukces całego zespołu. Bo jak mawiał profesor Neil Rackham, wybitny profesor w dziedzinie sprzedaży, dobry kierownik jest wart 10 dobrych sprzedawców. Dobry menedżer sprzedaży, czyli dokładnie jaki? Jakie kompetencje powinien posiadać? Po pierwsze, potrafi wyznaczać ambitne i realistyczne cele. Takie, które motywują do działania, ale nie są wyśrubowane w taki sposób, że nasi handlowcy prędzej czy później się wypalą, niż je osiągną. Są zaakceptowane przez handlowców w drodze bezpośredniej rozmowy i uzgodnień. Po drugie, potrafi rozpoznawać najlepszych kandydatów do zespołu, czyli popełnia mało błędów rekrutacyjnych. Potrafi trenować i coachować handlowców, czyli nie tylko potrafi nauczyć ich właściwego procesu sprzedażowego, ale także na przykład oduczyć złych nawyków. To dzisiaj bardzo ważne, pożądane kompetencje, gdyż należą do umiejętności miękkich, czerpiących między innymi z najnowszej wiedzy o neuronauce. Po trzecie, dobry menedżer sprzedaży rozumie, jakie jego działania wpisują się w ogólną strategię firmy. Wie, jak funkcjonalna strategia marketingowo-sprzedażowa koresponduje ze strategią konkurencyjną spółki. Zna model biznesowy organizacji i ma pomysły, jak przyczyniać się do długofalowego wzrostu. Tego właśnie nauczysz się na Sales Management Program. Nasi eksperci przekażą Ci sprawdzone, potwierdzone metody zarządzania i przewodzenia zespołem handlowców. Program rozwoju składa się z 5 sesji zajęciowych. Rozpoczynamy od roli menedżera sprzedaży, a następnie poruszymy takie tematy jak planowanie, wyznaczanie i realizacja celów, zarządzanie zespołem sprzedażowym, rekrutacja i wdrożenie oraz rozwój i optymalizacja zespołu sprzedażowego. Następnym tematem będzie motywacja i coaching sprzedaży, teoria, praktyka oraz wynik. I na końcu będzie to temat menedżer sprzedaży jako uczestnik procesu tworzenia wartości firmy. Sales Management Program startuje już 5 kwietnia. Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu i rozwoju w gronie praktyków sprzedaży. Do zobaczenia na programie.